Witam. Pokażę Wam dzisiaj psiaka Fado, który reaguje na różne komendy jak prawdziwy psiak. Siada, szczeka, chrapie, no, przewraca się, jest bardzo dynamicznym, małym stworzonkiem. Zaraz Wam pokażę, jak wygląda w środku. Przedstawiam Wam Fado i Bezę. To są dwa psiaki, ale opowiem Wam więcej o Fado, bo on ma najróżniejsze opcje. Beza ma ich też sporo, ale to może w innym filmie. Więc tak, Fado jest wytresowany. Zobaczcie, położę go na plecy. Oj, 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 chyba się kręci. Ojej! No chodź. Mam tutaj instrukcję, według której był szkolony, więc zna tu trochę komend, które potrafi wykonywać. Ja go teraz troszkę egzaminuję, zobaczymy, co potrafi. Nacisnę mu na lewe ucho. Łapa. O, dzięki. No dobrze, wyszkolony jesteś. Taki dobry piesek. Taki dobry piesek, bardzo. Och, ta i druga łapka. Och, pięknie. Pięknie. I co? Podobno chrapiesz, jak śpisz. Tak jest w instrukcji napisane. No cóż, tak jest. A jak włożę ci łapę do, rękę do pyska? Ojej! O, nie lubisz tego, tak? No dobrze, no dobrze. Co jeszcze mogę do ciebie powiedzieć? O, naciskam. Fado, połóż się. O, Beza, będziemy tak trenować? Powiedz mi. No i można jeszcze go ukołysać do snu, zobacz. O, taki pieś, o, taki malutki. No cóż, słodziak jest, co? Fajny kumpel. No i myślę, że będzie ogromnym przyjacielem dzieci, jak każdy cudny psiak. Życzę Wam miłej zabawy. Pozdrawiam.